Nazywam się, proszę państwa, Hanka Bielicka. Pochodzę z miasta Lomży, urodzona tamże w roku 1900... Właśnie. Hanka Bielicka, aktorka i artystka estradowa. Urodzona 9 listopada 1915 roku w Konowcach, dzieciństwo i lata gimnazjalne spędziła w Łomży. W 1939 roku ukończyła studia na Wydziale Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie. Pamiętam doskonale, skończyliśmy szkołę teatralną. Mówię skończyliśmy, bo wszystkich nas państwo znacie. Skończyło nas zresztą tylko troje w 1939. Danuta Szaflarska, Jerzy Duszyński, moja skromna osoba. A skończyło nas dlatego tak mało, że Zenwerowicz, nasz wielki aktor i doskonały profesor, właśnie pedagog, zawsze twierdził, że aktor to nie jest kartofel. Kartofel jak się zje, to od razu dobry czy zły, czy ten. A aktora to trzeba najpierw zobaczyć, potem poznać, potem polubić, dopiero zacząć na niego chodzić. Wypuszczał mało absolwentów. Nasza trójka skończyła, wierząc swoje talenty, kariery, jak każdy młody człowiek w takiej chwili powinien wierzyć. Ruszyliśmy na podbój świata, na pierwszy angażement, do Wilna, na pochulankę, a tymczasem 1 września tego samego 1939 roku ten pan z wąsikiem, jakoś nazywał Hitler, cholera, zawsze ze złości zapomnę to nazwisko, załatwił nasze plany, nasze kariery, nasze teatry, bo wymyślił wojnę. No na szczęście w 1945 my jego załatwiliśmy i to nie licho. Zagrała w wielu filmach, serialach i przedstawieniach. Jednak najbardziej znana była z postaci Dziuni Pietrusińskiej, która przez lata bawiła publiczność na całym świecie. Jako Dziunia Pietrusińska. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. Na podwieczorek, czego chcesz? Panie Dziuniu, przepraszam, ja skorzystam z okazji, jeśli pani pozwoli przy tym 60 roku. Zawsze chłop się wtrąci, cholera. Tak, już człowiek zacząć, już mnie szło, to już... Panie Dziuniu, proszę o krótki wywiad. A, jak wywiad, to bardzo proszę, bo to wywiady to tylko robię z idolami, tymi gwiazdami. Proszę bardzo, słucham. Ulubiony zapach. Witamina B kompleks, bo to dobrze na cery robię. A jeśli chodzi o mężczyzn, to blondyni czy bruneci? Jak lecą, kochany, jak lecą. A jak nie lecą? Jak nie lecą, to myśli, bo to dobrze pogłaskać. Ulubiona audycja w telewizji. Losowanie Totolotka z moją wygraną chociaż raz, cholera. No dobrze, a gra pani? Nie gram, bo nie wiem jak wypełniać. Przypomina mi to taki szmoncyc przedwojenny, pani. No. No, Moniuś modlił się co dnia do Pana Boga, mówi tak: Panie Boże, daj wygrać, Panie Boże, daj wygrać. Oj, panie, to tak jak ja ciągle mówię. No tak, ale Bóg się zdenerwował i powiada: Moniuś, daj Bogu szansę, zagraj choć raz. To ja może też tak zrobię, zagram chyba, no. Wierzy pani w obiekty niezidentyfikowane? Tak, ale zawsze jak mnie okradli, to potem ich policja zidentyfikowała. A, rozumiem. Panie Dziuniu, jaką cechę u kobiet ceni pani najbardziej? No małomówność, proszę pana. Mało mówi, to dużo myśli, a myślenie ma wielką przyszłość, chociaż my dla przyszłości nic nie musimy robić, bo wszystko, cośmy mogli, tośmy skopścili, same gówno zostanie na tę przyszłość. Także nic nie potrzebujemy robić, ale kobieta gadatliwa, tak zacznie gadać, to na każdy temat gada i gada. Ja też, proszę pana, taka jestem, że ja zawsze mówię tym kobietom, nie gadajcie tak byle co, tylko mówcie tak na temat, a tak samo teraz ja taka jestem gadatliwa, że będę gadać o nich co, że ja mówiła porządne życie, a ja będę gadać byle co, a jak pan nie przerwie, to ja będę gadać, ale... bo ja jestem gadatliwa właśnie. Ale ja? Ja wiem, niech pan coś krzywnie, pan coś wymyśli, pan coś zrobi. Ho, ho! Co to takiego było? To taki horror. A, to pan może być doktorem horrory skaza. I choć zjeździła cały świat, przejechała miliony kilometrów, to zawsze podkreślała, że jej domem jest Łomża i tutaj najlepiej się czuje. To właśnie w naszym mieście świętowała 60-lecie pracy artystycznej. Pani dokładnie wierzy, mówi to dzisiaj też wiersz do pani. Najbardziej łomżyńska paneczko Bielicka. Co do 60 już po świecie latasz i wciąż po naszemu trata tatasz. Od miasta nad Narwią, którym ja im bryka, weź tytuł najpierwszy, nasza Eurydyka. A kto się nie zgodzi, i tu jestem szczery, niech też weźmie tytuł raz, dwa, trzy i cztery. Gorące brawa.
24. Dziękuję bardzo. W 2005 roku w Centrum Katolickim otworzyła salonik swojego imienia. Właściwie nie mam rodziny takiej bardzo bliskiej, to myślę sobie te wszystkie właśnie zdjęcia i pamiątki rozmaite, i wiktory rozmaite, i rozmaite nagrody, to myślę, że akurat zostanie może taka mała pamiąteczka w Łomży po mnie. Nikt nie spodziewał się, że niecały rok później tej znakomitej artystki nie będzie już wśród nas. Zmarła 9 marca 2006 roku, a 16 marca została pochowana na warszawskich Powązkach. Myślę, że zrobiła się straszna wyrwa, straszna pustka. Ja to szczególnie odczuwam, bo pracowałam z nią tak blisko, tyle lat. Szczerze mówiąc, jest to ciągle dla mnie jakaś abstrakcja. W ostatniej chwili była tak pełna życia, taka optymistyczna, taka wesoła, wspaniała, no po prostu... Chyba nie ma innych takich osób. Dziękuję. Łomża pamięta jednak o swojej ambasadorce. Jedną z form upamiętnienia dorobku artystycznego Hanki Bielickiej jest organizowany od 2007 roku ogólnopolski konkurs krasomówczy Radość spod kapelusza. I warto pamiętać o tym, że kiedyś była taka Hanka Bielicka, która była radosną panią, która bawiła na scenie, bawiła jako aktorka, jako taka piękna osobowość i warto te talenty jakoś tak dalej kontynuować i oby ta pamięć trwała jak najdłużej. Tegoroczna edycja ma szczególny charakter. Przypada bowiem w setną rocznicę urodzin artystki. Z tej okazji zbiory saloników wzbogaciły się o kolejne eksponaty. Jak pani obserwuje te rzeczy, wracają wspomnienia? Bardzo. Bardzo. Każda taka rocznica to jest dla... Muszę panu powiedzieć, że wczoraj się bardzo źle czułam, no bo też już jestem spracowanym i niemłodym człowiekiem i wczoraj się bardzo źle czułam i mówię, oj, chyba nie pojadę. Ale dzisiaj rano wstałam w zupełnie innym humorze, zupełnie inna i z ogromną przyjemnością przyjeżdżam, wspomnienia. Uwielbiam to przyjeżdżać. Listy od wielbicieli, artykuły prasowe, ubrania oraz kapelusze, które były nieodzownym elementem stroju artystki, przekazała Joanna Manianin, która przez 13 lat mieszkała w Warszawie z Hanką Bielicką. Ja z panią Hanką byłam bardzo długo, 13 lat. Także wie pan, i w tym takim powiedzmy najgorszym okresie pani Hani, bo już była osobą, że tak mogę powiedzieć, leciwą. I bardzo chorą, więc traktowałyśmy się jak matka i córka. Pani Hania nigdy nie pozwoliła powiedzieć, że ja jestem, jak ktoś powiedział, że bo Joasia to gosposia, to jest nie gosposia, to jest moja gospodyni, bo gdyby nie ona, to co by ze mną było? Więc dbała o mnie bardzo, zresztą ja o nią też. I wie pan, patrząc tutaj w tym saloniku na niektóre rzeczy, to widzę w wielu sprawach pracę moich rąk, bo ja jestem osobą, która potrafi zrobić wszystko. Ja potrafię uszyć, ja potrafię zrobić wszystko. I wie pan, i patrzę na to i czuję ją. Czuję ją za sobą, czuję jej ręce, czuję jej zapach. Czuję wszystko. W ogóle cudowna osoba. Cudowna. Dla niej nie było człowieka, powiedzmy, przechodził ulicą taki pijaczek, taki wie pan, nie chcę nazywać brzydko, ale ktoś taki. A dzień dobry pani Hanko. Albo dzień dobry pani Hanusiu. A cześć, cześć, cześć. No jak tam dzieciaku, co tam u ciebie słychać? Masz na piwko? Nie? No to masz. Już. Taka była pani Hania. Kochała zwierzęta, kochała ptaki. Przez całe swoje życie dla gołębi na podwórko było wynoszone 1,5 litra pszenicy i bochenek chleba. Pokrojony, drobniutko, żeby gołąbki miały wygodnie zjeść. Wszystkie pieski. Ile pani Hania pieniędzy dała na schroniska, na prywatne, na schronisko na Paluchu, na schronisko w Celestynowie, gdzie mi jest strasznie przykro, wie pan, jak czasami czytam gdzieś w gazecie albo słyszę wypowiedzi tych pań. Żadna z nich nie zająknie się, żeby powiedzieć, chciałabym więcej takich darczyńców, jak była pani Hanka.
żadna się nie zająknie. Wie pan, i to gdzieś tu boli. Bo można w człowieku widzieć złe strony, ale i dobre. A pani Hanka była taka wspaniała kobieta. To był wspaniały człowiek dla każdego. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 40 uczestników, m.in. z Warszawy, Krakowa, Kolna, Białegostoku, Suwałk, Łodzi, Lidzbarka Warmińskiego, Olsztyna, Ciechanowa, Bytomia, Wysokiego Mazowieckiego, Mińska Mazowieckiego i Siemiatycz. Jak przyjeżdża się do Łomży na konkurs Hanki Bielickiej, to jest taka atmosfera, każdy dla każdego jest bratem, siostrą, jest tak rodzinnie, jak na święta. Znaczna część uczestników konkursu Hankę Bielicką zna tylko z telewizji. I kunszt aktorski jest bardzo trudny. Bardzo trudno ją replikować, można powiedzieć. Tylko żeby zaprezentować Hankę Bielicką, trzeba mieć podobny charakter do niej. Trzeba po prostu mieć duży dystans do siebie, duże poczucie humoru. No i potem pokazać się jak z jak najlepszej strony. Być może dlatego nie wszyscy zdecydowali się prezentować repertuar Hanki Bielickiej, ale i tak w opinii organizatorów konkursu z roku na rok do Łomży przyjeżdża coraz lepiej przygotowana młodzież. Ten konkurs jakoś tak szlifuje te piękne diamenty, te talenty, które Pan Bóg dał każdemu człowiekowi i warto jakoś tak wykrzesywać u młodych ludzi radość, radość ze śpiewania, radość z mówienia. Dzisiejsze te zmagania pokażą, czy ten konkurs nie tylko rozwija się, jeśli chodzi o zasięg w Polsce, ale czy też poziomem cały czas rośnie. Ja słuchając kilku prób, mam nadzieję, że tak się stanie i dzisiaj. Rangę konkursu doceniają także władze Łomży, dla których jest to nie tylko doskonała promocja miasta, ale przede wszystkim znakomita szkoła dla młodego pokolenia. Uważam, iż jest to absolutnie rewelacyjna forma przede wszystkim i uczenia poprawnej polszczyzny, ale też uczenia dykcji, z czym też nasza młodzież ma ogromne, dzieci i młodzież ma ogromne problemy. Jest to również forma pewnej edukacji w polskości, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że teksty, na których dzieciaki czy też młodzież pracuje, to są teksty związane bardzo mocno z kulturą polską i osadzone w kulturze polskiej. Poza tym też kultywujemy pamięć osoby, która przy całej swojej radości, przy tym, że przy tym wielkim takim cieple, no przy tej radości spod kapelusza, tak brzmi dzisiaj jakby to nasze spotkanie, tak naprawdę pokazywała, że można się cieszyć, że można mówić przecudną polszczyzną, że można mówić w sposób poprawny, jakby ze świetną dykcją. O wysokim poziomie rywalizacji może świadczyć fakt, że po raz drugi w historii konkursu nie przyznano Grand Prix.